Ciao, buonasera. Dobry wieczór. Witajcie na kolejnych Quattro Chiacchiere. Zobaczymy, czy się wszystko połączyło dzisiaj, tak jak trzeba. Ostatnio coś z tym Facebookiem gorzej troszkę, ale może będzie ok dzisiaj. O, widzę pierwsze osoby. Słychać, widać? Wszystko w porządku? Dajcie mi znać i zaczynamy z dzisiejszym tematem. O, cześć, witajcie, witajcie. Zaraz jeszcze z Facebookiem. Wszystko ok? Tak, wszystko ok. O, widzę już pierwsze osoby, super. Dobrze, come state oggi? Jak tam, jak tam? był czarnoprys, teraz już ok. No ja mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Już mam dosyć tych wszystkich różnych awarii. Więc tak, od razu powiem dla osób, które jeszcze może nie widziały, nie słyszały, jeśli chodzi o ten live, który był w ubiegłym tygodniu, ten, który w zasadzie nie wyszedł, w sensie na Facebooku jego nie było, na Instagramie on był, to tak jak wspominałyśmy wtedy, to nagrałyśmy z Klaudią właśnie taką skróconą wersję tego live'a i dzisiaj już opublikowałam ją na blogu, więc jeżeli ktoś nie widział, na przykład na Facebooku, czekaliście na to, aż on będzie opublikowany, no to jest on już na blogu i możecie do niego zajrzeć sobie. Oczywiście po naszym dzisiejszym live'ie, nie? Nie od razu. Jak coś, to wszystko jest tam zrobione. I w tym filmiku w zasadzie omówiłyśmy większość tych rzeczy, o których rozmawiałyśmy tydzień temu, chociaż no w środę w sumie się słyszałyśmy, no ale dobra, tydzień temu. Tyle, że właśnie zebrałyśmy wszystkie te informacje tak w takim gigantycznym skrócie, więc zmieściłyśmy chyba 20 minut zamiast tam 40 iluś, które faktycznie trwały wtedy w środę, nie? No ale to wiadomo, jednak troszkę to inaczej jest, jak jesteśmy na żywo, a inaczej jak to się nagrywa gdzieś tam za kulisami, prawda? Więc tak, jeśli chodzi o dzisiejszy temat Quattro Chiacchiere, to dzisiaj porozmawiamy o klubie. Jeżeli są tu osoby, które się wahają, które mają pytania i tak dalej, zastanawiają się nad tym, to jak najbardziej zostańcie, bo właśnie o tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Jako tako nie będzie dzisiaj żadnej takiej merytorycznej lekcji, nazwijmy to, bo właśnie chcę się tutaj skupić na takich pytaniach, które co chwila gdzieś tam dostawałam przez weekend, tak naprawdę odpowiadałam też na Wasze maile, więc chcę po prostu o tym porozmawiać i raczej chcę skupić się na tym, co osoby na różnych poziomach mogą tak jakby wynieść z klubu, jak mogą sobie zorganizować pracę w klubie i czy faktycznie to jest dla nich, nie? Nie będę tutaj powtarzała takich rzeczy, o których już rozmawiałyśmy z Klaudią na przykład, nie będę tutaj powtarzała rzeczy, które też są na stronie internetowej klubwłoskiego.pl, no bo tam macie całkiem sporo informacji takich podstawowych, powiedzmy, są też opinie, nie? Więc coś tam może wiadomo wspomnę, no bo jednak o tym będę mówiła, ale jako tako to nie będę raczej dublowała tej treści, staram się właśnie pokazać Wam to z troszkę innej takiej perspektywy, właśnie takiej perspektywy trzech osób, które właśnie uczą się tego włoskiego na różnym poziomie zaawansowania, ok? I przede wszystkim, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, których jeszcze mi nie zadaliście gdzieś indziej, to oczywiście też piszcie śmiało i zadawajcie te pytania na bieżąco. Więc tak, przede wszystkim spotkałam się z pytaniami od osób początkujących, zacznę tak właśnie od tych najniższych poziomów. Czy ja jako osoba początkująca, czy tam, która dopiero chce się nauczyć języka, w ogóle znajdę coś w klubie? Bo wszędzie jest mowa o tej gramatyce, a ja się nie uczyłam z nauczycielem na przykład, tylko uczę się samodzielnie i w zasadzie nie wiem też, co w jakiej kolejności powinno być robione, nie? No i odpowiedź jest taka, że przewidziałam taką sytuację i na przykład takie osoby, zresztą też osoby na innych poziomach, zawsze kieruję do wyzwań, które są w klubie. Przede wszystkim do wyzwań trzytygodniowych, te, które może już dobrze znacie, bo od lat je też prowadziłam na różnych innych, tak jakby różne inne sposoby. Te wszystkie wyzwania są też oczywiście dostępne w klubie. W tym momencie klub to jest jedyne miejsce, gdzie można do takiego wyzwania też dołączyć. I na przykład
przykład, wracając do tego poziomu początkującego, to w takim wyzwaniu dla osób początkujących robimy wszystko od zera. Zaczynamy po prostu od podstaw i krok po kroczku idziemy po prostu, tak jakby ja za rączkę prowadzę tę osobę po tej ścieżce przez te pierwsze 3 tygodnie, nie? Oczywiście, jeżeli w trakcie nauki, nie wiem, w pewnym momencie jest wprowadzony jakiś, nie wiem, czas teraźniejszy i ktoś chce sobie trochę więcej o nim poczytać, no bo jednak na wyzwaniu raczej staram się skupić na takich małych porcjach, nie? Żeby każdego dnia dało się jakąś porcję materiału przyswoić. No to jeżeli ktoś chce więcej, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Można wtedy sobie przeskoczyć do działu gramatyki, do działu słownictwa w klubie, w zależności od tego, nad czym chcemy popracować i rozszerzyć sobie tę konkretną porcję materiału. I w zasadzie to samo akurat będzie też tyczyło się osób na poziomie podstawowym, na poziomie średnio zaawansowanym, czy nawet zaawansowanym, bo dla każdego z tych poziomów są przygotowane ścieżki właśnie wyzwaniowe, które pokazują pewne rzeczy, takie właśnie różne możliwości, różne zakresy gramatyki i słownictwa, które mają trochę taką ścieżkę wskazać osobom, które potrzebują czegoś takiego. Bo też nie wszyscy potrzebują, nie? Wiem, że też nie każdy klubowicz dotychczas zrobił którąkolwiek ścieżkę z wyzwania, bo na przykład wiedzieli, te osoby wiedziały konkretnie, że chcą popracować nad tym z gramatyki, nad tym ze słownictwa i jeszcze coś tam z komunikacji, nie? Więc to też jest jak najbardziej okej. Dla osób na poziomie początkującym bardzo fajnym działem są też rozmówki. Bo tam w ogóle nie interesuje nas gramatyka, nie interesuje nas nic takiego. Uczymy się po prostu gotowych zdań, tak jak zazwyczaj było w takich książkach z rozmówkami, prawda? Różnica jest jednak taka, że tutaj też staram się to dzielić na małe porcje, tak żeby można było tak sukcesywnie kolejne rzeczy też przyswajać. I do każdego takiego działu, powiedzmy, do każdego zdania są nagrania audio, więc też od razu można uczyć się powtarzając odpowiedni akcent, więc to jest, myślę, dla osób początkujących taka fajna rzecz. Dla osób, które z kolei są już troszkę dalej, czyli na takim poziomie podstawowym, aczkolwiek z tego, co zauważyłam, to najwięcej osób, przynajmniej takich, co do mnie pisało, to były osoby na poziomie A1, A2, coś takie pomiędzy, prawda? I w takich sytuacjach najczęściej było tak, że te osoby albo już się kiedyś uczyły, albo właśnie uczą się, są w trakcie jakiegoś kursu, ale coś tam nie gra, prawda? Więc jeżeli też są tutaj jakieś osoby, które są w podobnej sytuacji, to myślę, że mogę Wam powiedzieć, że w klubie też znajdziecie coś dla siebie. Szczególnie jeżeli macie problemy z grafikiem. To jest chyba najczęstszy problem, to, że właśnie mam nieregularne godziny pracy, tak? Mam małe dziecko, mam coś tam i ciężko mi znaleźć jakieś regularne godziny, więc tutaj akurat no, klub nie jest problemem pod tym kątem, bo jest dostępny cały czas. W dowolnej porze dnia możecie się zalogować i sobie robić te ćwiczenia. Ja zazwyczaj mam nowe materiały, te, które gdzieś tam są planowane z dnia na dzień, powiedzmy, czy tam no, z, no, co miesiąc, tak? Są pewne plany już z góry ustalone. To te materiały nowe, planowane zazwyczaj publikuję rano lub tak, no staram się przynajmniej, żeby one już tam do południa były opublikowane. No więc jakby nie było, no to no, jeżeli chcesz rano mieć z danego dnia, no to może nie być, tak? Ale na pewno na drugi dzień już będzie, jeżeli tylko rano masz czas, nie? Więc generalnie klub jest kopalnią wiedzy, to nie są nawet moje słowa, tylko jednego z klubowiczów, który wystawił opinię właśnie o klubie, bo też poprosiłam klubowiczów o takie opinie. I każdy znajdzie coś dla siebie i to wcale nie jest taki, nie wiem, komunikat marketingowy, tylko to jest faktycznie rzeczywistość, bo w tym momencie klubowicze, którzy są w klubie, są na różnych poziomach. I właśnie każdy też uczy się trochę na innych zasadach. W zależności od tego, nad czym chcemy popracować, jakie mamy problemy i szczególnie ile mamy czasu w ciągu dnia, no to też możemy różnie sobie te treści dobierać, nie? O tym już kiedyś chyba wspominałam nawet, że właśnie w zależności od tego, czy jesteśmy bardziej czy mniej zmęczeni, możemy sobie wybrać coś trudniejszego lub coś łatwiejszego. Jeżeli chcę, nie wiem, dobrze się czuję, mam pełno energii, no to zrobię coś nowego, nauczę się czegoś, o czym w ogóle jeszcze nie słyszałam, nie próbowałam, nie? A jeżeli jestem
jestem bardziej zmęczona albo nie wiem, taka trochę, no coś bym zrobiła, ale w sumie nie wiem co, no to na takie sytuacje są przygotowane też lżejsze treści. Z takich lżejszych treści, tak ogólnodostępnych, w sensie jeśli chodzi o poziomy na przykład, to bardzo polecam zawsze dział Jak się uczyć, gdzie są różne, nazwijmy to mini szkolenia o narzędziach, ale też nagrania rozmów z innymi lektorami, innymi osobami, które też uczą języków i uczą się języków, co też jest oczywiście istotne. I takie rozmowy są zawsze inspirujące, potrafią jakoś zmotywować, potrafią pokazać inną perspektywę uczenia się, więc czasem nawet coś takiego jest ok. Albo też to akurat bardziej osoby zaawansowane, z tego co zauważyłam, cenię o sobie na takie lżejsze coś, na takie małe porcje, to są prasówki. Regularnie też właśnie publikuję prasówki, w których zbieram po prostu artykuły z jakiegoś tam, z jakiejś dziedziny konkretnej. Zawsze jest to jakiś tam jeden temat, który kiedyś tam może wraca, ale raczej staram się, żeby każda prasówka różniła się od innej, jeśli chodzi o ten temat przewodni. No i w takiej prasówce zazwyczaj wybieram jakieś 2-3 do 4 powiedzmy artykułów, z których wyciągam jakieś ciekawe słówka, ciekawe wyrażenia, jakieś ciekawe zwroty, więc to też jest fajny sposób na poszerzenie swojego słownictwa z różnych zakresów, ale szczególnie no, zawsze biorę jakieś aktualne tematy, nie wyławiam artykułu sprzed 10 lat, tylko to są artykuły czasem publikowane w ten sam dzień lub dzień wcześniej, więc to też jest, myślę, fajne i tutaj szczególnie właśnie osoby zaawansowane sobie to cenią, no bo potem też robimy quizy z tego, są jakieś powtórki, więc można fajnie sobie to zrobić. Jak już jestem przy osobach zaawansowanych, to od razu wspomnę, co czym klub jest z perspektywy takiej osoby bardziej zaawansowanej, czyli tutaj mam na myśli jej ten poziom B2 co najmniej, powiedzmy. Czy tam, no B2 myślę, tak, to będzie dobra taka granica. I takie osoby najczęściej już trochę wiedzą, mają taką większą świadomość swoich braków. I wiecie, z jednej strony, jeżeli macie ten poziom zaawansowany, no to przecież nie zapiszecie się na jakieś szkolenie z podstaw, no bo jak to, przecież jestem zaawansowany, nie? Jest trochę taki opór, powiedziałabym, no bo przecież znamy to, używamy, nie wiem, rodzajników na przykład, ale tak naprawdę potem okazuje się, że w sumie to jest dużo niuansów, które gdzieś tam po drodze w trakcie nauki po prostu, no, gdzieś tam przeoczyliśmy, zagłupiliśmy, nie skupialiśmy się na nich, no bo wtedy, gdy się to robiło, nie było to jakoś super potrzebne. No a w klubie jest czas i możliwość uzupełnienia wszystkich tych braków, o ile tylko właśnie chcemy, no bo możemy sobie dowolną liczbę razy oglądać szkolenia, możemy sobie przewijać to jak tylko chcemy, albo po prostu skakać po tych działach gramatyki i słownictwa tak, jak właśnie nam to pasuje i odpowiada. Więc wydaje mi się, że to jest też taki największy atut tego klubu, że jest taka spora różnorodność, zarówno jeśli chodzi o tematy dostępne, jak i o formy. Formy czy formaty nawet, no bo są niektóre dłuższe, niektóre krótsze, niektóre pisane. Niektóre właśnie lekcje to są takie informacyjne, tak, treści, gdzie nie ma jakiegoś dodatkowego ćwiczenia, tylko jest to jakaś ciekawostka związana z czymś. A czasem jest tak, że jest to taka już pełnoprawna lekcja, gdzie omawiam jakieś zagadnienie i do tego też są jakieś dodatkowe ćwiczenia, więc z tym jest różnie, nie? Jeśli chodzi o ćwiczenia, to też są różne. Czasem są to ćwiczenia interaktywne, czasem są to ćwiczenia w PDF-ie, więc niektóre można sobie pobrać, niektóre można zrobić bezpośrednio na platformie. Co więcej, od razu też wspomnę, bo też niektórzy o to pytają, platforma jest dostępna na każdym urządzeniu, tak? Czyli jeżeli nie lubicie uczyć się na komputerze, ale macie zawsze pod ręką tablet czy telefon, no to jak najbardziej też możecie z tego skorzystać. Jedynym wymogiem, tak jakby, jest dostęp do internetu, więc każde urządzenie, które ma możliwość wejścia w przeglądarkę, będzie ok, jeśli chodzi o korzystanie z tej platformy. Jakub pisze, zaawansowanie, więcej pokory, najprostsze rzeczy najszybciej uciekają. No właśnie, dokładnie tak. Najszybciej uciekają i też
nie zawsze może też ma się taką właśnie chęć przyznania się, że jednak właśnie są jakieś te braki, nie? Mam trochę wrażenie. Oczywiście nie mówię, że wszyscy zaawansowani tak mają, no bo są, tak jak mówię, no im bardziej idziemy do przodu, tym bardziej mamy taką świadomość tego, czego nie wiemy, to tego, co tak jakby, co nam kuleje, nie? Dlatego czasem też często jest tak ciężko wyjść z tego poziomu B2 i jest taki, jak już jesteśmy na tym poziomie B2, no to czujemy taką presję, że no niby powinniśmy już dobrze znać ten włoski, ale przecież to i to jeszcze się mylę, nie? I jest taki spadek motywacji zazwyczaj, to jest całkiem normalne i każdy przez to przechodzi, a potem oczywiście przeskoczymy to i znowu jest fajnie i znowu ta motywacja idzie do góry, także to akurat są normalne rzeczy związane z każdym językiem, nie tylko z językiem włoskim. Dobra, co jeszcze tutaj chciałam Wam wspomnieć? Wspomniałam o tych rzeczach tak jakby podstawowych. Jeśli chodzi o wyzwanie, to chcę tam już Wam przypomnieć, że wyzwanie serialowe, to które było w lipcu w tej drugiej edycji, dużo osób właśnie o to pytało, dużo osób też pytało, czy będzie w tej jesiennej edycji, więc przypomnę, żeby też dla świętego spokoju nie było, że nie mówiłam, tak jak najbardziej te materiały są dostępne w klubie. Można do tego wyzwania serialowego spokojnie dołączyć, w sensie będąc w klubie nie można do samego wyzwania. Wyzwanie serialowe z kolei dla osób, które nie wiedzą, to jest seria materiałów, ćwiczeń opracowanych na podstawie serialu Zero na Netflixie. I to nie jest tak, że wiecie, dołączając do klubu macie dostęp do serialu, no bo oczywiście nie mam prawa Wam udostępniać nagrań z serialu, ale to, co ja w ramach klubu przygotowałam do tego, to są przede wszystkim słowniczki do każdego z odcinków, gdzie mamy podział na język, no taki normalny, oficjalny nazwijmy to, a osobno slang i język młodzieżowy, bo kto widział, to ten wie, że tam sporo tego slangu się pojawia, no i tego języka potocznego tak naprawdę też jest sporo, więc to wszystko też jest oczywiście wydzielone. Następnie każdy, tak jakby no, materiał do każdego odcinka ma taką samą strukturę. Pierwsza rzecz to są właśnie te słowniczki. Druga część to są 1 do 3, ale najczęściej właśnie jedno lub dwa ćwiczenia, które są faktycznie powiązane z odcinkiem i to są ćwiczenia takie, wiecie, na zrozumienie, tak? Czy zrozumieliście odcinek, na powtórzenie czegoś związanego typowo z odcinkiem. Więc jeżeli ktoś nie ogląda serialu, to musi po prostu te pierwsze dwa ćwiczenia pominąć, no bo po prostu nie może ich zrealizować. Natomiast dalej są tak jakby dwie części kolejne ćwiczeń i tutaj już zachęcałam wszystkich do tego, żeby do nich zajrzeli, bo ta druga część była skupiona bardziej na utrwalenie słownictwa, które pojawiło się w serialu, słownictwa lub gramatyki, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, na przykład w pewnym odcinku przewijało się ileś tam razy czasownik, nie wiem, czasowniki w trybie rozkazującym, bo były jakieś tam rozkazy, no to ja złapałam tak jakby ten element gramatyczny, który się przewija w danym odcinku i stworzyłam ćwiczenie na czas rozkazujący, na tryb rozkazujący, tak? To samo jeśli chodzi o słownictwo, nie? Jeżeli właśnie były te słowniczki, to potem w tym drugim dziale ćwiczeń były ćwiczenia na powtórkę, na utrwalenie tego słownictwa, takich, nie wiem, głównych zwrotów na przykład, które też były ważne w kontekście odcinka, albo które są ważne w kontekście ogólnie komunikacji, więc żeby po prostu takie rzeczy utrwalić. Natomiast trzeci dział to były już ćwiczenia takie luźniej powiązane, czyli bardziej takie rozszerzenie słownictwa i gramatyki oczywiście bardziej niż utrwalenie, czyli tutaj już były takie materiały właśnie uzupełniające, bardziej dla chętnych powiedzmy i tutaj raczej już do osób bardziej zaawansowanych, raczej skierowane. Zawsze też starałam się tam precyzować, czy coś jest dla kogoś, czy nie. Więc ogólnie jeśli chodzi o to wyzwanie serialowe, bo to też jest pytanie, które często dostaję, jeśli chodzi o poziom trudności tych ćwiczeń,
to ja zawsze mówię, że tak od A2 spokojnie można zaczynać pracę z tymi materiałami, bo może nie zrobicie wszystkiego, no bo są też oczywiście elementy z gramatyki, które no, są trudniejsze, zazwyczaj się ich nie robi na takim poziomie, więc prawdopodobnie ich nie będziecie w stanie od razu zrobić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu przeskoczyć tak, to jedno ćwiczenie i pójść do kolejnego i zrobić tylko te elementy gramatyczne, które już znacie, słownictwo, które chcecie znać lub które właśnie chcecie utrwalić, na przykład bez tych dodatkowych na początku. Ale też z drugiej strony coś może Was zaciekawić oglądając odcinek, no bo pamiętajcie, że oglądając seriale, oglądając filmy, najczęściej mamy do czynienia z takim językiem żywym, nie? Więc jak zobaczymy w praktyce, że jakaś struktura jest używana do tego konkretnego celu, no to możemy zechcieć dzięki temu się jej nauczyć. No i wtedy znowu, tak, już przechodzimy do działu z gramatyką na przykład i sobie zaspokajamy tę naszą ciekawość. Także tak, jeśli chodzi o wyzwanie serialowe, to od poziomu A2 spokojnie można już zaczynać z tym pracę. Wiadomo, będzie trudniej może na początku, ale na pewno się uda. Wyzwania ogólnie są fajne, bo one tak jakby uczą systematyczności trochę. Tak jakby jeżeli faktycznie postaramy się codziennie zaglądać do tego jednego chociażby wyzwania, to z czasem to będzie już nawyk, nie? Nie będzie to już taki ciężar, że ojejku, znowu muszę coś robić z tego włoskiego, no bo przecież uczycie się raczej z własnej chęci, nie? I to nie powinno być takim ogromnym ciężarem, nie? To powinno być fajne i dlatego też staram się, no, sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które z kolei ja jako twórca tych materiałów mam, żeby zaspokoić tutaj zarówno osoby bardziej początkujące, jak i takie bardziej zaawansowane, nie? Dlatego też, jeżeli dzisiaj widzieliście na stories, wrzucałam taki przykładowy rozkład tego, co było w ubiegłym tygodniu, co będzie w tym tygodniu się działo i taki ramowy plan na cały miesiąc, to widzieliście, że tam właśnie przeplatają się te treści bardziej podstawowe, bardziej zaawansowane, po to, żeby właśnie każdy mógł znaleźć coś dla siebie i, no i po prostu robić to, czego akurat pragnie, nie? Pamiętajcie też, że to, co jest tak jakby zaplanowane, to jedno i to są najczęściej rzeczy, o które prosili mnie klubowicze, których właśnie nie ma w klubie, no bo w tym momencie jeszcze to nie jest taka ukończona platforma, która po prostu sobie jest i żyje własnym życiem. Ja tam jestem codziennie odpisuję na komentarze, codziennie odpowiadam na pytania, codziennie też coś tam publikuję, no z wyjątkiem może jakichś tam pojedynczych dni, zresztą widzieliście, soboty sobie zostawiłam wolno, jeśli chodzi o publikacje w klubie, więc ogólnie ja tam jestem codziennie, jestem tam cały czas i to jest coś, co cały czas się rozwija, więc ja też zawsze zachęcam klubowiczów, że jeżeli nie ma czegoś, na czym Ci zależy, to po prostu zgłaszaj mi to i potraktuję to tak jakby w pierwszej kolejności, nie? No bo ja mam jakiś tam pomysł na to, w jakim kierunku chcę zaprowadzić też osoby, które dołączają do klubu, ale oczywiście no, głównie liczy się to, co chcą te konkretne osoby, które dołączają, więc tutaj zawsze stawiam tak jakby na drugim planie te moje pomysły, a na pierwszym te pomysły klubowiczów, nie? Czy macie jakieś pytania do tego, co dotychczas powiedziałam? Bo też, wiecie, nie wiem, czy jeżeli są tu jakieś osoby, które właśnie też mają wątpliwości, zastanawiają się, a jeszcze nie pisały do mnie, albo pisały i jednak chcą jeszcze o coś dopytać, to śmiało pytajcie, rozwiążmy sobie te problemy, te wątpliwości. Ja przypomnę tylko, że dołączyć do klubu można tylko do środy, tak? Do środy 13 października. Potem kolejna opcja będzie w lutym najprawdopodobniej. Jeszcze tutaj nie ustaliłam daty, nie ustaliłam też ceny tej kolejnej edycji, więc na to akurat nie mogę Wam, no o tym nie mogę Wam nic powiedzieć, bo tego jeszcze dokładnie nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że tak, wtedy no, przez jesień, tak jakby przez te pozostałe miesiące nie będzie możliwości dołączenia do klubu. W tym momencie można dołączyć na miesiąc lub na 4 miesiące, więc też jeżeli nie jesteście pewni, czy to w ogóle dla Was, czy technicznie dacie radę, bo też dużo osób się o to martwi, no to możecie wypróbować tę wersję na miesiąc i wtedy sprawdzicie, czy to jest faktycznie dla Was, nie?
Ogólnie początki mogą być trudne, w sensie takim, że wiecie, jak jeżeli ktoś za bardzo też nie czuje się dobrze z technologią, no to na początku no, będzie potrzebował paru minut, żeby się odnaleźć może, aczkolwiek raczej staraliśmy się, żeby to było takie dość łatwe w odbiorze i żeby łatwo było też znaleźć wszystkie treści, które się chce właśnie znaleźć. Ale też jakby co, no to zawsze stworzymy pomocą techniczną. Inni klubowicze też, widziałam, pomagają sobie nawzajem, jeżeli ja coś przeoczę na przykład, więc też zawsze ktoś odpowie na te pytania i nawet jeżeli jest jakiś problem techniczny, to i tak się go prędzej czy później rozwiąże, tak? Zawsze pokierujemy tam, gdzie trzeba. Więc pod tym kątem też nie ma co się martwić, aczkolwiek rozumiem, że to też nie jest dla wszystkich, bo nie każdy lubi taką formę nauki, więc no, tu już musicie sami sobie na to pytanie tak jakby odpowiedzieć. Pamiętajcie też właśnie, to jest w sumie taka dość ważna informacja, dołączając do klubu warto sobie zaplanować też naukę, nie? Czyli nie pozostawiać tego tak jakby... wejdę tam jak wejdę, nie? Takiej losowości trochę i tego, kiedy będę miała czas, bo doskonale wiemy, że ciężko z tym może być czasem, nie? Jeżeli sobie z góry nie określimy, że w konkretnym momencie dnia robimy pewne rzeczy, no to może być ciężko nam faktycznie do tego przysiąść, więc też zastanówcie się, czy faktycznie chcecie uczyć się tego włoskiego, czy tylko tak sobie wymawiacie, a tak naprawdę nie przyczyniacie się do tego, żeby ten włoski kiełkował i był coraz lepszy z dnia na dzień, prawda? No bo to są dwie różne rzeczy, nie? Zawsze trzeba coś dać, żeby móc coś wziąć, prawda? Żeby coś móc zebrać z tego. Dobra, chyba powiedziałam Wam wszystko, co miałam do powiedzenia z takich ważnych rzeczy. Chcecie coś wiedzieć? Jeśli chodzi o jeszcze o klub, o te możliwości, które daje, o to nie wiem dla kogo jest, nie mam wrażenie, że o czymś zapominam, ale może to tylko moje wrażenie. Przy okazji powiem Wam też, bo jeszcze nie publikowaliśmy w sumie tematów na quattro chiacchiere, które będą w tym miesiącu, a będą dość ciekawe, więc od razu też Wam powiem w międzyczasie, jak może ktoś tutaj pisze, bo wiem, że zawsze jest opóźnienie. To powiem Wam, że za tydzień widzimy się na Quattro Chiacchiere i porozmawiamy sobie o serialu Luna Park, który pojawił się na Netflixie. Sporo osób do mnie pisało właśnie o to. Ja myślałam, żeby to zrobić troszkę później, ale skoro jest zainteresowanie, to nie ma sprawy, obejrzę go i Wam tam znać też. No, zrobimy sobie taką mini recenzję, jak standardowo robię, jeśli chodzi o seriale. Natomiast 25, czyli ten tydzień później, zrobimy sobie quattro chiacchiere o pasta, bo będzie to święto, dzień właśnie makaronu, święto makaronu, więc też stwierdziłam, że to będzie może takie dość takim fajnym tematem życiowym. Przede wszystkim dlaczego używamy tej liczby pojedynczej, kiedy używamy mnogą. I myślę, że powiem Wam też parę fajnych powiedzeń ze słowem pasta, bo to jest takie życiowe, Włosi też bardzo dużo mają takich jedzeniowych powiedzeń i myślę, że zawsze warto je znać niż nie znać, nie? Jejku, dopiero teraz dotarłem, muszę jeszcze raz przesłuchać. No tak, jeżeli dopiero dotarłeś, to tak, zachęcam też, żeby przesłuchać od początku, a jeżeli będziesz miał jakieś później pytania, to też oczywiście śmiało, to oczywiście kieruję to do wszystkich osób, które będą oglądały nagranie, a nie live'a. Jak coś jest niejasne, chcecie o cokolwiek dopytać, to pytajcie. Piszcie czy w komentarzach, czy na maila, czy w wiadomości prywatnej, gdzie Wam po prostu wygodnie, jeżeli nie chcecie publicznie opisywać Waszej historii, Waszych wątpliwości, to po prostu napiszcie maila albo na priva tak zwanego. No, tylko proszę o więcej informacji, w sensie nie tylko jestem początkujący, co mam robić, no bo no, trochę za mało informacji jak dla mnie, żeby jakoś sensownie Wam doradzić, także napiszcie właśnie, na czym się zastanawiacie, czemu się wahacie i wtedy dam Wam znać, czy faktycznie w klubie znajdziecie to, czego szukacie, czy jednak nie. Dobra, to nie trzymam Was dłużej w takim razie. Dziękuję za obecność dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.
A jeżeli coś jeszcze się Wam przyjdzie, jeśli coś Wam jeszcze przyjdzie do głowy, to śmiało pytajcie i będę Wam odpisywać. Ciao, buona serata!